Cześć. Dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia na mocne nogi pod wodą w stylu grzbietowym. Nie zapomnij o subskrypcji, łapa w górę. Zaczynamy. Do tego ćwiczenia radzimy założyć płetwy. Odbijamy się od ściany pod wodą do pozycji na plecach, ale nogi oraz ręce są szeroko. Wykonujemy ruch falowy, zaczynając od palców, kończąc na stopach. Staramy się osiągnąć jak największą amplitudę ruchu. Duże znaczenie w tym ćwiczeniu ma mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa. W tym ćwiczeniu również warto założyć płetwy. Kolejnym rekwizytem jest krótka guma oporowa, którą zaczepiamy do słupka. Wykonujemy 5 mocnych odbić od ściany w pozycji strzałkowej na plecach, połączonych z mocną pracą nóg do delfina. Po 5 powtórzeniach robimy przerwę od minuty do 3, w trakcie której możemy coś przepłynąć, na przykład 50 metrów grzbietem spokojnie. Gumę można zastąpić kubkami, spadochronem, urządzeniami typu Power Tower lub poprzez założenie dużych spodenek kąpielowych. Kolejne ćwiczenie z opcjonalnym użyciem płetw. Warto mieszać warianty z płetwami i bez. Z mocnego odbicia pod wodę płyniemy 15-20 metrów pod wodą nogami do delfina na plecach. Dopływamy spokojnie do ściany i wracamy drugą długość spokojnie grzbietem. Całość powtarzamy 6 razy z 90-sekundową przerwą. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.